Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Krótka audycja, krótki strzał. Chciałbym Wam pokazać, jak to po 2-3 latach najnowsze badania naukowe potwierdziły, czy potwierdzają dawne, dawne przeczucia sprzed bodajże 2 lat. Żeby znaleźć to, to musicie na kanale znaleźć kartę kanały, tu kliknąć na końcu, widzicie? Wtedy klikacie na kanał Jasnowidz z Gdańska, tak? Tu bierzemy wideo. No i teraz musimy przelecieć praktycznie wszystkie wideo, bo łatwiej jest to znaleźć od końca. Więc dobrze jest przelecieć wszystkie filmy, jakie. O, to było to. To było to. O, to zobaczmy, bo to jest jakby o, to jest sam początek kanału. I wtedy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11 razy trzeba machnąć palcem na smartfonie. Jeżeli to robicie na komputerze, to to wygląda inaczej. I tam znajdziecie audycje, dawne audycje tutaj obok właśnie tej piosneczki mojej, obok filmu, bardzo fajnego filmu. Ukryte przesłanie w proroctwie Sławika Kraszynnikowa. To pod nim właśnie macie bakterie pokowidowe, odcinek drugi, ale my się zajmiemy tym bakterie pokowidowe. Odcinek trzeci to trwa tylko 1,5 minuty. Wysłuchajmy sobie 30 sekund. Tragedia, reklama się musiała włączyć, ludzie, przepraszam. No więc tu mamy niedziela 22 sierpnia, dzisiaj 10:07. Klikamy, przytrzymujemy, wyświetl szczegóły. I tu mamy właśnie metadane wysłane dzisiaj 10:07, 22 sierpnia. Ok, tu mamy ten wczorajszy przed audycją Jackowskiego. Jasnowidz po-covidowe bakterie, na które nic nie pomoże. Módlmy się, klikamy, przewinąć, wyświetl szczegóły. I tu mamy godzinę wysłania 18:32, 21 sierpnia, czyli wczoraj, jeszcze przed audycją Jackowskiego, mamy tego SMS-a od Jasnowidza z Gdańska. Po-covidowe bakterie, na które nic nie pomoże, módlmy się. Tu jest następny SMS, tego jego nie kliknę, bo on zasłania te metadane, żeby mojego numeru nie było widać. I tutaj mamy jeszcze wielkie zawieszenie. A co na świecie? Znak zapytania, wielkie zawieszenie i po-covidowe bakterie roznoszone. A, to tu jest właśnie to. Dobra. Szczegóły. No I bo tu mamy też druga w nocy, druga 50. to nam w zasadzie chyba wystarczy. Chodzi o to, że to jest poczucie z 2021 roku, czyli sam środek, czy początek, czy środek tego, co się działo od marca 2020. No i tam właśnie były poczucia na pytania właśnie, co będzie na świecie, co jest na świecie, co będzie na świecie. Właśnie przechodziło kilka razy takie poczucie właśnie, że po-covidowe bakterie. I przyjrzyjmy się teraz najnowszym badaniom, najnowszym artykułom, jakie się pokazują. Tutaj mamy jakiś portal, to jest artykuł z 12 maja, więc w zasadzie to jest 2 dni temu powstał ten artykuł. I tutaj czytamy, to jest jakiś portal Geek Week, coś takiego, interia.pl. Tu macie autora, tak, Daniel Górecki, 12 maja, piątek. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że pandemia koronawirusa nie stanowi już zagrożenia. To sobie pomijmy. Przejdźmy może dalej. I tu mamy tak. Nowe badania na temat SARS-CoV-2. Nowe badanie przynosi naprawdę zaskakujące wnioski. A mianowicie, tutaj widzicie to, tutaj czytam w tym miejscu. A mianowicie, u wysokiego odsetka osób, które wymagały pomocy respiratora podczas infekcji COVID-19, rozwinęło się również wtórne bakteryjne zapalenie płuc, proszę to dobrze zrozumieć, rozwinęło się wtórne bakteryjne zapalenie płuc i jest ono odpowiedzialne za wyższy wskaźnik śmiertelności niż koronawirus. Rozumiecie? Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Może to ja to przeczytam jeszcze raz. Nowe badania na temat SARS-CoV-2 przyniosły naprawdę zaskakujące wnioski, a mianowicie u wysokiego odsetka osób, które wymagały pomocy respiratora podczas infekcji COVID-19, rozwinęło się również wtórne bakteryjne zapalenie płuc i jest ono odpowiedzialne za wyższy wskaźnik śmiertelności niż koronawirus. Może przeczytajmy tutaj, posłuchajmy jeszcze raz. Klikamy.
mamy tego, jego nie kliknę, bo on zasłania te roznoszone. A, to tu te metadane, żeby mojego numeru nie było widać. I tutaj mamy jeszcze wielkie zawieszenie. A co na świecie? Znak zapytania, wielkie zawieszenie i pokolowidowe bakterie roznoszone. A, to tu jest właśnie. Bo tam było pokowidowe bakterie roznoszone i pokowidowe bakterie, na które nic nie pomoże. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jest ta demia. Ludzie trafiają pod respiratory, ale okazuje się, że tak naprawdę więcej ludzi zabijają bakterie niż wirusy. Tak? To jest jedno. Drugie, poczucie mówi, że będą po-covidowe bakterie, czyli że to najpierw musi zaistnieć COVID i dopiero wtórnie, tak, po COVIDzie następują bakterie, tak, na które nic nie pomoże, bo jak czytamy w artykule, wyższy wskaźnik śmiertelności spowodowały te bakterie, a nie wirusy, tak? Więc to jest w zasadzie, bym powiedział, bardzo dobre poczucie, idealne, jakby odwzorowujące tą całą sekwencję, tak? Tą kolejność, tą sekwencję, tak? Mamy, że muszą być najpierw wirusy, potem są dopiero wtórnie pokowidowe bakterie i jak na wirusa są jakieś środki zaradcze, to już na te bakterie środków zaradczych nie było, tak? Czyli bakterie pokowidowe, na które nic nie pomoże i w wyniku których ludzie odchodzili z tego świata po prostu. No i tyle. Tak chciałem wam pokazać właśnie, że okazało się 2 dni temu właśnie, że po prostu dawne poczucie bardzo dobrze się wypełniło po prostu. Nowe badania. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Teraz mamy rok 2023, maj, tak? 2023. Wtedy był sierpień, ale samo poczucie jest kilka tygodni wcześniej. Tam ja tam gdzieś na jakiejś innej audycji mówiłem, że to kilka tygodni wcześniej już pojawiały się pierwsze SMS-y, ale to gdzieś tam pokazałem chyba w sierpniu. Anusz chciał w ogóle, że tam dzień przed audycją pana Krzysztofa, który pewnie coś tam podobnego wspominał, ale nie aż tak konkretnego jak w tym SMS-ie. W sensie, jeśli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że tak było. No i tyle. To taka ciekawostka. Pokowidowe bakterie, na które nic nie pomoże. Pokowidowe bakterie roznoszone. I teraz 2 lata czekaliśmy. I proszę zwrócić uwagę, że wtedy jakby nie było żadnych badań, tak? Nie pokazywało to, tak? Była wielka nagonka, to było centrum nagonki na wirusa, a nie na bakterie. Centrum nagonki właśnie na znamionki, centrum nagonki na to wszystko, tak? I wtedy przychodzi poczucie, że po-covidowe bakterie, na które nic nie pomoże. To znaczy się, że ludzie odchodzili z tego świata i dlatego tam coś jest jakby za tym uczuciem idąc. Ja tam też napisałem wtedy jeszcze, byłem anonimowy, teraz już nie, napisałem tam właśnie, że módlmy się. To znaczy się, że nic nie pomoże. Czyli módlmy się, bo ludzie odchodzą, odchodzili i będą odchodzić z tego świata właśnie na to. To znaczy się, że będą bardziej, albo w zasadzie nawet nie, że będą, tylko tam było, że po-covidowe bakterie roznoszone, czyli one są już roznoszone, tak? W sensie to się wszystko roznosi i wtedy właśnie to przysparza więcej śmierci niż właśnie sam wirus, czy te wszystkie pozostałe rzeczy, nie? Dobra, nie będę więcej tutaj już się przemądrzał, czy cokolwiek, po prostu chciałem wam to przekazać w taki prosty sposób, tak? Czyli jak ja to mówię właśnie zawsze, gdzieś jakby odnosząc się do Pana Boga, wierząc, prosząc, gdzieś takie przychodzą takie poczucia i potem się okazuje, czasem to jest szybko, a czasem się okazuje, że po latach się okazuje, że coś właśnie super się sprawdza. No i tyle. To taka krótka przerwa, tak jak powiedziałem, krótkie audycje, czy dłuższe, czy krótkie jakby ze smartfona w chwili wolnej. Mam nadzieję, że wam to pasuje. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Dziękuję wam za to, że jesteście. Pozdrawiam was serdecznie. Kocham was, możemy tak zażartować, ale ja to mówię poważnie, kocham was i też staram się kochać Pana Boga i dzięki temu takie właśnie poczucia gdzieś tutaj jakby schodzą z góry, za co wszyscy, może wszyscy, może nie wszyscy, po prostu ja jestem wdzięczny. Każde takie trafione poczucie pochodzi od Pana Boga. No i tyle. To co? Dziękuję wam, trzymajcie się z Panem Bogiem. I co? I do zobaczenia. Pokażę wam tylko jeszcze raz ścieżkę, tak? Po prostu kanał Olaf, w sensie Jasnowiec Gdańska, tak? Tam tutaj jest imię, nazwisko, ale ja może zmienię tą nazwę na Jasnowiec Gdańska, tak? Wtedy trzeba kliknąć wideo. I to jest jeden z pierwszych filmów sprzed 2 lat i tam właśnie mamy te 2 odcinki, bakterie pokowidowe. W ogóle odkryłem wiele różnych starych filmów właśnie, co okazuje się, że dużo rzeczy się sprawdza, ale to już na osobne audycje, żeby nie mieszać tych zagadnień. Dobra, to dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Mam problem, żeby to wyłączyć. O, jest.